czegoś trzeba zacząć, ale... Na kim najpierw wypróbujemy jego magiczną moc? Nie będziemy wcale planować. Obserwujemy po prostu sytuację. Przecież za 2 minuty przerwa. Zobaczysz. Zaraz nasze pudełeczko będzie miało pełne ręce. To znaczy ssaki roboty, niestety. Ale, Kinga, czy nie powinniśmy wyjaśnić widowni, o co tutaj w ogóle chodzi? O, pardon, oczywiście, że powinniśmy. Sorry. Dzień dobry wam wszystkim! Witamy serdecznie! Wybaczcie nam nasze faux pas, ale jesteśmy tak podekscytowane, że tracimy głowę. Przyczyną naszego roztargnienia jest to pudełko. Powiecie, nic nadzwyczajnego. Otóż nie, jest to coś absolutnie rewelacyjnego. Wygląda jak opakowanie na prezent. Bo w istocie mieści w sobie prezenty. Niezliczoną ilość prezentów. Niewyczerpalną ilość prezentów. Bo to jest magiczne pudełko. Naprawdę, to jest niezwykłe czarodziejskie pudełko. Wcale nie żartujemy. Otóż to pudełko można uruchomić wtedy, gdy wokół nas dzieje się coś złego. Włączamy je i ono sprawia, że ludzie rozwiązują swoje problemy, konflikty w sposób pokojowy, pełen życzliwości i zrozumienia. Nasze cudowne pudełko przekształca złość w zrozumienie, agresję w spokój, zdenerwowanie w opanowanie. A działa w ten sposób, że oddziałuje na wyobraźnię, która z kolei pozwala wymyśleć złoszczącej się osobie inne, niekonfliktowe rozwiązanie problemu. Pudełko oczyszcza wyobraźnię z toksyn agresji, dzięki czemu jest ona w stanie tworzyć nowe obrazy i reakcje, które określili najwyższej klasy naukowcy. Trzeba tylko nim potrząsnąć, aby uruchomić ukryty w pudełku precyzyjny mechanizm, a wtedy zobaczycie, będą się dziać prawdziwe cuda. Teraz zrobimy próbę. Uwaga, posłuchajcie. Poczuliście przypływ dobroci? To działa! My się teraz usuniemy gdzieś na bok, ale nasze pudełeczko na pewno zaraz będzie potrzebne. Gdy tylko się zacznie przerwa, na pewno trzeba będzie go użyć. W naszej szkole niestety zdarza się wiele konfliktowych sytuacji. Oho, chyba pora się ukryć. Thank you.
gnoja. Wybiję mu zęby. Popamięta mnie. Nie dał mi odpisać! Bałwan jeden, szuje popaprana. Skupił tyłek na kwaśne jabłko. Mnie zniszczymy, padalca. A ona też nie zła. Postawiła mi jedynkę. Niech se stawia, wisi mi to. Chyba przesadziłam. Znowu nie zapanowałam nad emocjami. Nie mogę pozwolić, żeby one mną rządziły. Przecież mam jeszcze rozum. To prawda, że ostatnio nie używałam go zbyt często. Ale chyba cały nie umarł. Przepraszam, wiem, że znowu cię zawiodłam, ale obiecuję, że to już się nigdy nie powtórzy. Mam nadzieję, ale rozumiesz, że pani... Wiem. Nic nie umiałam, więc musiałam dostać jedynkę. Ale ja nie rozumiem tej matmy. Czemu mi nie powiedziałaś? Przecież wujek na pewno by ci to wytłumaczył. Idź, możesz go pocieszyć. Zamiast uderzyć, możesz powiedzieć mu o swoich emocjach. Jeśli kolega cię zdenerwuje, możesz mu o tym powiedzieć. Powiedz, że jesteś wściekły, że wszystko w tobie kipi. Ale nie używaj siły. Nie rani jego. Nie obrażaj jego uczuć. Nie wyciągaj ręki przeciw niemu. Agresja to mnożenie problemów, a nie ich rozwiązywanie. Wulgarność, złość, przemoc tylko przysparzają kłopotów. Wpędzają w niezłe tarapaty. Niszczą twoją wrażliwość. Uwłaczają twojej godności. Pokazują też twoją słabość. Po przemoc sięgają ci, którzy nie potrafią inaczej. Ale my im mówimy, można inaczej. Lepiej, spokojniej, po ludzku. Pamiętajcie! Macie cudowny lek na wszelkie zło. Magiczne pudełko swojego serca. Korzystajcie z niego. Im częściej będziecie go używali, tym ono będzie sprawniejsze. Bo z każdą sytuacją działa lepiej.